Przez dwa tygodnie nie będzie ciepłej wody na Podzamczu. Utrudnienia będą związane z przebudową sieci cieplnej przy ulicy Wieniawskiego. Prace potrwają od 24 lipca do 5 sierpnia. W tym czasie z kurków będzie leciała tylko zimna woda. Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze radzą, by w tym czasie zakręcić wodomierze z ciepłą wodą, po to, by liczniki nie nabijały jej zużycia.